Kolejnej sesji Rady Dzielnicy 12. Na podstawie załączonej listy obecności stwierdzam, że posiadamy kworum, a więc posiedzenie jest prawomocne. I otwieram 35. sesję Rady Dzielnicy 12. z następującym porządkiem obrad. Przyjęcie protokołu 34. sesji, delegowanie członków, przyjęcie protokołu z datą majową 34. Delegowanie członków Rady Dzielnicy 12 Wierzanów Prokocin. Punkt B w sprawie uporządkowania terenów zielonych na terenie dzielnicy 12. Punkt C w sprawie sprzedaży części działki. Punkt E w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Punkt E w sprawie ustalenia wety projekt Komisji Architektury. Punkt F w sprawie odzyskania lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej nr 124. Punkt G w sprawie realizacji zadań priorytetowych projekt Komisji Edukacji. Punkt K w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych. Punkt I w sprawie rozdysponowania środków finansowych. Punkt J w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa. Punkt H w sprawie realizacji zadań priorytetowych, punkt P w sprawie korekty listy rankingowej zadań powierzonych, punkt 4 wolne wnioski, punkt 5 zgłoszenia i komunikaty. Czy ktoś z Państwa, grupa radnych chciałby wprowadzić do porządku obrad uchwałę? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym z wnioskiem formalnym wprowadzić pod obrady dwa projekty uchwał Komisji Zdrowia w sprawie wydania opinii i zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Obydwie dotyczą opinii, tak? Tak jest. Dobrze, czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, to proszę go głosuje pojedynczo. Punkt M. Kto jest za wprowadzeniem wydania opinii do zawarcia lokalu? Przepraszam, M. To teraz będzie M. Kto jest za wprowadzeniem również tej? Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Proszę bardzo. Radny w zarządu chciałbym wprowadzić pod obrady projekt dotyczący przedsięwzięcia z rezerwy celowej. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do tego porządku obrad? Nie widzę, tylko poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I stwierdzam, że Rada przyjęła do porządku obrad.